Plusem zdalnego nauczania jest ta możliwość rozmowy z nauczycielem sam na sam, jeżeli czegoś nie rozumiemy. Są nieco łatwiejsze kartkówki i sprawdziany i jest dużo mniej lekcji niż w tradycyjnej szkole. Ale minusami zdalnych lekcji jest to, że jeżeli mamy słaby internet, to nie możemy czasem nawet dołączyć do tych lekcji. Mamy słabszy kontakt z rówieśnikami niż w tradycyjnej szkole i jest więcej zadań robionych na jednej lekcji. Myślę, że lekcje online to dobry pomysł, ponieważ nauczyciele przekazują te same treści, co przed pandemią. Ale ma też pewne minusy. Na przykład nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Nie można się spotykać z kolegami i często wyniki sprawdzianów bądź testów nie są sprawiedliwe, ponieważ ludzie czasami ściągają z internetu. Zdalne nauczanie podoba mi się przede wszystkim dlatego, że mnie się stresuje, co wpływa na moje oceny. Dużo prac domowych jest w formie testu, więc nie trzeba się zbytnio rozpisywać. Niestety minusami takiego nauczania jest samodzielne przerabianie nowego materiału. Brakuje mi spotkań z kolegami i wychowawcą, ale jak dla mnie taka forma nauki mogłaby zostać. Spora część nauczycieli musiała otworzyć się na świat technologii i nauczyć się korzystania z platform dogodnych dla uczniów, takich jak Facebook czy Messenger. Nagle pojawiło się więcej przestrzeni na lekcjach, które przestały być ściśle ograniczone do 45 minut, dzięki czemu łatwiej pokryć cały materiał podczas zajęć, a nauczyciele zaczęli mieć więcej możliwości, na przykład dzięki notesowi zajęć w Microsoft Teams czy udostępnianiu notatek na dysku Google Drive. Również uczniowie mogą trochę bardziej się rozluźnić. Ciekawy, czy zjedzenie kanapki już nie przeszkadza podczas prowadzenia lekcji. Pojawiło się więcej ciekawych webinariów, na które nauczyciele chętnie zapraszają swoje klasy. Obecna sytuacja w końcu pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnej technologii do edukacji. Wysyłanie mailem materiałów jest niezwykle pomocne, bo w końcu własne notatki nie są jedynym źródłem nauki. Z wieloma nauczycielami też wbrew pozorom mocno poprawił się kontakt dzięki komunikatorom takim jak Messenger czy WhatsApp. I to mogłoby pozostać również na czas po pandemii. Zajęcia wyrównawcze i kółka naukowe, które normalnie są organizowane w bardzo późnych godzinach, można by przenieść na przykład na takie platformy jak Zoom. Kwarantanna zmusiła nas wszystkich do pracy zdalnej. Ale powrót do normalnego nauczania nie musi oznaczać braku spotkań online. Właśnie takie spotkania z nauczycielem, wieczorem i dla chętnych, są świetną inicjatywą. Wszyscy jesteśmy już w domach, godzina i dzień tygodnia nie mają znaczenia i nie stanowią problemu. Właśnie to powinno z nami zostać na stałe. Zmiana środowiska rozwoju dziecka z dnia na dzień to szok zarówno dla nauczycieli i rodziców. Czas wymagający, trudny także dla nauczycieli. Ogromna ilość wdrażanych rozwiązań informatycznych w bardzo krótkim czasie. Dla mnie osobiście doświadczenie wymagające, jednocześnie bardzo wartościowe i ciekawe. Przekonałem się do ogromnego potencjału, jaki tkwi w polskiej szkole. Mam poczucie, że żadna edukacja zdalna nie zastąpi odkrywania świata, doświadczenia życia w kontakcie osobistym. Jako rodzic ósmoklasisty uważam, że pandemia koronawirusa obnażyła słabość polskiej oświaty. Duża część nauczycieli od lat prowadzi zajęcia w wyuczonym przez siebie schemacie. Dla takich nauczycieli niestety przekazanie wiedzy polega na tym, że zapisać trzeba temat, podają zagadnienia, podają numery stron w książce, a samo opanowanie materiału pozostawiają dla uczniów i dla rodziców jako pracę dodatkową. Taki sposób prowadzenia zajęć jest bardzo, bardzo trudny dla uczniów. Dzięki doświadczeniu zdalnego nauczania rodzice naprawdę mogli się przekonać, czego ich dzieci uczone są w szkole. Ta frustracja płynąca z nadmiernej ilości przesyłanych przez nauczycieli materiałów do poznania, przyswojenia, opracowania w domu nie powinna być kierowana pod ich adresem. Oni tylko realizują to, co mają, podstawę programową. Myślę, że to jest dobry czas, abyśmy zadali sobie pytania, czy naprawdę tego wszystkiego dzieci muszą być uczone w szkołach. W dobie informacji, która jest łatwo dostępna, powinny być uczone szukania i weryfikowania, a nie przyswajania kolejnych obszernych partii materiału na pamięć. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marzena Roth, jestem dyrektorem Centrum Rozwoju Edukacji AZ. Miło mi Państwa powitać na dzisiejszej konferencji Szkoła w koronie, czyli jak pandemia zmieniła polską oświatę. Celem tego dzisiejszego wydarzenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami, które uczestniczyły w nauczaniu online.
Kiedy w marcu tego roku z dnia na dzień trzeba było przestawić się na zdalne nauczanie, okazało się, że prawie w ogóle nauczyciele nie mieli doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do nauczania. Musieliście Państwo z dnia na dzień przestawić się na ten tryb. Wyobrażam sobie, jaki to był ogromny stres, jakie emocje temu towarzyszyły, bo my sami jako placówka doskonalenia nauczycieli przeżywaliśmy podobne doświadczenia, przestawiając się ze szkoleń stacjonarnych na szkolenia webinarowe. Przy okazji chciałam podziękować wszystkim, którzy w nich uczestniczą. Jak pokazują badania, większość z Państwa zdała ten egzamin na piątkę. Potwierdziły to wypowiedzi, które przed chwilą słyszeliśmy od uczniów. Oni z tego zdalnego nauczania, okazuje się, są zadowoleni. Ale szkoła to przecież nie tylko nauka, to także relacje. I nasi młodzi przedmówcy też na to zwrócili uwagę, że brakuje im kontaktów z rówieśnikami i z nauczycielami. Jak to zrobić, żeby także ten aspekt życia szkoły w nauczaniu online, a chyba od września niestety grozi nam to, że to nauczanie będzie kontynuowane, jak to zrobić, żeby przenieść również relacje do internetu? Czy to się w ogóle uda, czy to jest możliwe? Do udziału w dzisiejszej konferencji zaprosiliśmy 4 ekspertów, którzy na co dzień są trenerami Centrum Rozwoju Edukacji AZ, ale także są, a może przede wszystkim, czynnymi nauczycielami. Chciałam Państwu przedstawić pani Ania Wojkowska, która jest matematyczką i jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie. Witam serdecznie Państwa. Stawiam panelistów w kolejności wystąpień. Dlatego teraz poproszę, żeby się nam pokazał pan Sławek Wiechowski, który ma to szczęście, że jest informatykiem i zdalne nauczanie, narzędzia cyfrowe nie są mu obce i nie były mu obce przed marcem. Jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie. Witam serdecznie. Chciałam Państwu również przedstawić panią Sylwię Łukasik-Gębską. Sylwia, pokaż się. Łączymy się. Pani Sylwia jest polonistką, jest metodykiem nauczania i pracuje w zespole szkół nr 1. To jest szkoła ponadpodstawowa w Piasecznie. Dzień dobry. Chciałam przedstawić panią Beatę Szynalską-Skarżyńską. Beatka. Która jest psychologiem, a oprócz tego pracuje w przedszkolu 429 na warszawskiej Białęce. Dzięki, Babko. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby w drugiej części, kiedy rozpocznie się część panelowa, zabierać głos na czacie, zadawać pytania naszym ekspertom i dzielić się swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że będzie to udane spotkanie. Trzeba z niego chyba wyciągnąć jak najwięcej, bo naprawdę nie wiadomo, co nas jeszcze od września czeka. Życzę udanej konferencji. Ania Wojkowska, zapraszam. Tak, witam Państwa ponownie. Ja chciałabym krótko zająć dzisiaj się tematem, czy nowoczesne metody przekazywania wiedzy mogą przyczynić się do sukcesu edukacyjnego naszych uczniów. Drodzy Państwo, myślę, że wszyscy zostaliśmy zmuszeni do zwolnienia tempa. Ale czy w szkołach odczuliśmy to zwolnienie? Większość nauczycieli powie, że nie. Jednak dla nauczyciela czasem ta doba wydłużyła się dwukrotnie, bo przygotowanie zajęć online okazało się dość trudne dla wielu nauczycieli i wymagało bardzo wiele pracy. Czy byliśmy na to przygotowani? Na pewno nie wszyscy. Wielu nauczycieli podjęło wyzwanie i odnalazło się w tej rzeczywistości. Wielu jednak ogarnął chaos i zniechęcenie. Myślę, że nadszedł czas, aby to wszystko przemyśleć
i lepiej przygotować się do zmieniającej się edukacji. Tym bardziej, że tak jak powiedziała pani Marzena, nie wiemy, co będzie we wrześniu. Obyśmy wrócili do szkół i uczyli tak jak przed pandemią. Znajomość narzędzi informatycznych może wspomóc pracę dyrektora i nauczyciela, bo edukacja zdalna, myślę, że to przyszłość. Czy ta nowoczesna metoda przekazywania wiedzy, wykorzystująca bogaty zestaw środków informacji, może znacznie przyczynić się do sukcesów edukacyjnych naszych uczniów? Myślę, że tak. Właśnie dzięki zastosowaniu tej edukacji zdalnej nasi uczniowie mogą nie tylko nabyć wiedzę i umiejętności. Pamiętajmy, że te wszystkie aplikacje, wszystkie narzędzia są tylko częścią tej naszej edukacji, są narzędziem, bo tak naprawdę to, jak przekazujemy tą wiedzę, zależy od nas. To jest tylko narzędzie i tak powinniśmy je traktować, ale dobrze je znać i dobrze umieć się nim posługiwać. Uczniowie mogą wreszcie poczuć, że współczesna szkoła jest bliżej ich świata, że w końcu ktoś z analogowego świata dorosłych wchodzi w ich wirtualne, do ich wirtualnej rzeczywistości, do ich wirtualnego świata. Wyciąga właśnie do nich dłoń i odpowiada na ich potrzeby i oczekiwania. Oni o tym marzyli od dawna. Już od dawna chcieli odejść od podręczników, bo nie umieją się tak uczyć. Dla nich jest problemem zajrzeć do książki, przeczytać tekst i z niego coś zapamiętać. Uczniowie podstawówek i nie tylko, bo myślę, że już nawet szkół średnich, to tak zwane pokolenie always on. Facebook, Snapchat, youtuberzy, influencerzy, fake newsy, aplikacje, to dla nich naturalne środowisko. Dla nas dorosłych jeszcze do niedawna nie było takie, szczególnie dla osób na przykład po 50 roku życia. Zupełnie inaczej dzieci dzisiaj konsumują i przetwarzają treści. Inaczej się uczą, zapamiętują, korzystają z innych form komunikacji i rozwijają inne kompetencje. W przyszłości na rynku pracy także będą im potrzebne inne umiejętności niż obecnie. W różnych wydaniach można przeczytać badania, które mówią, że uczniowie naszych szkół za kilka lat będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją i one będą wszystkie związane z nowymi technologiami. Jest to wyzwanie dla nauczycieli, dla dyrektorów szkół, którzy muszą wypracować nowe metody zarządzania placówkami oświatowymi, obliczone na efektywność i przystające właśnie do tej technologicznej rzeczywistości. Wszelkie nauki, które przekazywali nam rodzice czy dziadkowie, niedługo będą już nieaktualne. Będziemy zmieniali zawody co 10 lat, a może i częściej. To my, dorośli, jesteśmy przyzwyczajeni, że pracujemy w jednym zakładzie pracy i ciężko nam jest się przenieść nawet ze szkoły do szkoły. Jest to dla nas straszny dyskomfort. Dzisiaj młodzi ludzie idą do pracy, próbują, pracują rok, nawet czasem krócej i zaraz ją zmieniają. Jest wiele możliwości, to fakt. Ale oni też szukają czegoś innego. To już nie dla nich, nie jest najważniejsze to, czy zarobią tam 10 tysięcy, czy 8, czy 9. Bo no niestety, ale oni mierzą takimi wartościami swoje zarobki. Tu mówię o takich zawodach informatycznych, które są rzeczywiście bardzo dobrze opłacane, ale proszę mi wierzyć, znowu z wielu badań wynika, że dla tych młodych ludzi atmosfera w pracy jest bardzo ważna. Zresztą jak dla nas samych, bo dla nas również atmosfera była ważna, ale czasem się zdarzało, że pracowaliśmy 30 lat w zakładzie pracy, niekoniecznie czuliśmy się w nim dobrze, ale baliśmy się go zmienić. Natomiast młodzi ludzie się nie boją. Dla nich kolejne wyzwanie, kolejny krok i może dobrze, ale czy szkoła do tego przygotowuje? Myślę, że ta pandemia i ten okres tych trzech miesięcy pozwolił nam na to, żeby to wszystko się jakby przewartościować, przemyśleć, troszkę inaczej do tych dzieci podejść. I chciałabym bardzo, bo ja jestem takim zwolennikiem, żeby uczyć dzieci troszkę inaczej, czyli uczyć ich krytycznego myślenia, korzystania z zasobów internetu, ale żeby umieli wyłapywać te ważne informacje i to, co jest prawdą w tym internecie, bo wiemy, że możemy tam znaleźć wiele fake newsów i dla nich to też jest problem, bo oni nie umieją ich rozszyfrować, czy to jest prawdziwa informacja, czy to jest na przykład fake news. Czy byliśmy przygotowani do zdalnej pracy? No proszę Państwa, można powiedzieć, że
można podzielić szkoły na takie trzy kategorie. Jedne, które kompletnie nie były przygotowane, które w ogóle nie korzystały z dzienników elektronicznych, które wszystko robiły nadal papierowo, które nie mieli wyposażenia w szkołach, ani w komputery dla każdego nauczyciela, ani w tablice interaktywne czy projektory w salach. Na szczęście tych szkół myślę, że jest niewiele. Ja jestem również trenerem i jeżdżę naprawdę po całej Polsce Południowej i nawet w małych miejscowościach szkoły były bardzo dobrze wyposażone. Więc tych szkół było niewiele, ale pamiętam sytuację, kiedy prowadziłam szkolenia z RODO i mówiłam właśnie jakieś 2 lata temu nauczycielom, że za kilka lat zobaczycie Państwo, że nie będzie dzienników papierowych. I tak się już dzieje. Naprawdę większość szkół, jeśli nawet jeszcze nie przeszła na dziennik elektroniczny, to ma obydwa, elektroniczny i papierowy, i zamierza od września przejść na dziennik elektroniczny. W edukacji zdalnej jest to bardzo duże ułatwienie. Zresztą zobaczcie, jak rodzice są zadowoleni z dzienników elektronicznych. Oni widzą ocenę dziecka, oni widzą, czy dziecko było w szkole, czy się spóźniło. Naprawdę jest to dla nich duże, duże udogodnienie, bo oni też nie mają czasu, żeby przyjść do szkoły i zapytać o wyniki swojego dziecka. Dzisiaj rodzic nie przychodzi do szkoły po to, żeby zapytać o wyniki swojego dziecka. Też się nad tym trzeba zastanowić, jak powinny wyglądać zebrania z rodzicami, bo rodzic dzisiaj przychodzi troszkę po to, żeby porozmawiać z nauczycielem, żeby go doradzić się, żeby zasięgnąć opinii, albo czasem o pomoc całkowicie, żeby mu pomóc, bo sobie nie radzi ze swoim dzieckiem. Ale odchodzę od tematu. Czyli pierwsze szkoły, które kompletnie nie były przygotowane, drugi rodzaj szkół, czyli takie, które miały dziennik elektroniczny, ale nie miały narzędzi do nauczania zdalnego, czyli nie mieli pojęcia o na przykład Teamsach czy Classroomie i musieli się tego wszystkiego uczyć. No i trzeci rodzaj szkół, które od lat już miały na przykład w swojej ofercie Office 365, który jest darmowy całkowicie dla szkół i którego Państwu polecam, absolutnie tu nie jestem przedstawicielem, ale sama z niego korzystam jako szkoła, jest całkiem darmowy i Teamsy, które naprawdę ułatwiają pracę zdalną i przede wszystkim z pozycji dyrektora. To jest rewelacyjne narzędzie do kontrolowania, czy jest realizacja podstawy programowej, do zaglądania na lekcje, do spotykania się z uczniami. Ja podczas tych 3 miesięcy tak naprawdę więcej odbyłam hospitacji czy obserwacji zajęć niż przez cały rok, proszę mi wierzyć. I powiedziałam nauczycielom, wy się nie bójcie, to nie chodzi o to, że ja idę was sprawdzić. Ja chcę się po prostu zobaczyć z dziećmi, bo u mnie wszyscy nauczyciele prowadzą z podglądem, czyli pokazują swoją twarz, nie mają przed tym żadnych problemów. Chociaż na początku mieli troszkę opory, ale przekonali się, że to nie jest żadna, i tak na co dzień występują przed tymi dziećmi. No ale tutaj stres, bo w klasach 1 czy to rodzice biorą również udział w lekcjach i mogło to być dla nich troszeczkę stresem. Na początku rodzice obserwowali i na pewno komentowali naszą pracę, ale no proszę Państwa, no, trzeba podejść do tego tak jak do tej pory. Wykonuję swoją pracę jak najlepiej umiem i muszę się też przygotować na jakąś krytykę. No i tak jak powiedziałam, te 3 rodzaje szkół, czyli niektórzy sobie bardzo dobrze poradzili i nie mieli żadnych problemów, ale jednak większość szkół, około nawet 90%, nie miało narzędzi. Niektórzy bardzo szybko postarali się w jakiś sposób systemowo zadziałać, czyli właśnie na przykład poprzez przystąpienie do Google'a czy do Office'a, a niektórzy sobie radzili poprzez inne narzędzia ogólnodostępne, ale które nie pozwalały na przykład, żeby się widzieć z całą klasą. Bo Messenger na przykład jest też wykorzystywany przez nauczycieli, ale tam jest już na bezpłatnym ograniczona ilość osób. No i myślę, że tu właśnie jest czas nad tym, żeby się zastanowić, czy jesteśmy przygotowani na kolejne wyzwanie, bo może być tak, że od września będziemy uczyć zdalnie. Mam nadzieję, że nie, bo nie wyobrażam sobie nauki z dziećmi, których kompletnie nie znamy. Przychodzą klasy pierwsze. Ja powiem Państwu, że otwieram nowe przedszkole, gdzie będę miała około 100 nowych dzieci w przedszkolu. 3/4 to są 3-latki, gdzie nie będą znali siebie nawzajem, nie będą znali nauczycieli i mam nadzieję, że jednak od września normalnie będziemy uczyć.
ale może się tak zdarzyć, że na przykład w październiku, w listopadzie znowu na jakiś czas przejdziemy. Wydaje mi się, że trzeba być do tego przygotowanym i ten czas właśnie teraz końca czerwca i niestety wakacje, bo dyrektor pracuje również w wakacje, wykorzystać na to, żeby sobie systemowo przygotować szkołę. Proszę Państwa, no to systemowe przygotowanie szkoły też ułatwia bardzo pracę nauczycielom, nawet jeżeli nie będzie pracy zdalnej, nadal, jeśli chodzi o naukę. Moi nauczyciele powiedzieli, że oni chcą nadal się spotykać, choćby takie spotkanie zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zawsze mieliśmy problem, żeby rodzic przyszedł na to spotkanie i żeby wszystkim pasowało. Niektórzy uczyli do późna, niektórzy kończyli wcześniej, ciągle ktoś coś. Teraz po prostu robili to o godzinie 19 w swoich domach. Rodzic się też łączył i się okazało, że wszyscy mogą. I wydaje mi się, że nadal zostaniemy na tym właśnie, w pewnych elementach na tym właśnie zdalnym. Ten Office zresztą 365 z nami zostaje i Teamsy. No i powiem Państwu również, ja jeszcze przed pandemią cały czas myślałam, co zrobić jako dyrektor, żeby mieć możliwość przekazywania informacji szybko i sprawnie. Mieliśmy taki system, że wieszaliśmy w pokoju nauczycielskim nad umywalką, jak to mówiliśmy. Nasz to była taka tablica, gdzie wszystko wieszaliśmy, co najważniejsze. Ale mnóstwo nauczycieli po prostu nie miało czasu, bo miało dyżur, nie przeczytało. No i takim moim jakby tutaj innowacyjnym pomysłem było, że zakładamy WhatsAppa, wszyscy nauczyciele, tworzymy grupę. Ja w tym roku, owszem, nie mam dużo nauczycieli, bo mam ich 25, no ale w przyszłym roku będę miała już 40 i nie mam zamiaru z tego rezygnować. A w czasie pandemii założyłam również grupę WhatsAppa dla administracji i obsługi, bo dzięki temu właśnie mogłam wpisywać, kto ma kiedy dyżur, kiedy przychodzi do pracy, nie musiałam wydzwaniać do każdego, a też pracownicy administracji obsługi zaczęli się między sobą komunikować, wysyłać sobie pozdrowienia, dzień dobry, miłego dnia. To jest tak sympatyczne, powiedzieli, że tak fajnie, cieszą się z tego, że mogą się między sobą komunikować i wszyscy widzą ich wpisy, że naprawdę polecam Państwu do takiej komunikacji. Ja wiem, że to jest ciężko przy 100-osobowym gronie, ale jeżeli macie Państwo do 50 pracowników, myślę, że spokojnie można to zastosować i mieć fajny kontakt i wszystko, co mi się przypomni czasem wieczorem nawet, ja im nie mówię, wy nie musicie mieć włączonego cały czas powiadomień, po prostu zerkajcie raz za czas, to co ja wyślę wieczorem, to nie jest, że musicie to zastosować wieczorem, to jest na pewno na poranne wiadomości. Staram się też nie wysyłać weekendy i proszę nauczycieli również, żebyśmy tam w weekendy sobie odpoczęli od szkoły i na ten temat jakby nie rozmawiali. No, co to znaczy nowoczesny dyrektor, jakie powinien mieć cechy i jakie umiejętności? Czas mi się już kończy pomału. No, proszę Państwa, na pewno ważną rzeczą to jest to, co powiedziałam, jeśli chodzi o uczniów, bo o nas nauczycieli również, czyli atmosfera w pracy. Polecam Państwu, szczególnie dyrektorom, jeśli są dzisiaj na naszej konferencji, żeby ta atmosfera w pracy była Waszym priorytetem. Bo to, jak pracujemy na co dzień, jest bardzo ważne. Spędzamy w tej pracy 8 godzin, czasem 10. Jeżeli nie przychodzimy do niej z miłą chęcią, no to jest to i dla nas, dyrektorów, niefajne, że nauczyciele się, prawda, między sobą kłócą i też odczuwają to uczniowie, widzą to rodzice. Ta atmosfera i cały ten otoczka szkoły idzie w eter. Wszyscy mówią, idą na przykład u nas do jednego liceum, a nie do drugiego, bo tu jest fajna atmosfera. Bo tu jest fajny dyrektor, miły, sympatyczny, który wychodzi na co dzień do rodziców, mówi dzień dobry, uśmiecha się, wita rodziców i to jest, proszę Państwa, czasem sukces szkoły. Nie wyniki uczniów, nie to, że mają samych olimpijczyków, ale to, że właśnie ta atmosfera przyciąga dzieci. One chcą się czuć tutaj też dobrze. I jak mają sympatycznych nauczycieli, uśmiechniętych, to do tej szkoły też przychodzą chętniej i chętniej się uczą. Wiemy to z neurodydaktyki, że wiele jest czynników, które wpływają na to, żeby dzieci się chętniej uczyły.
No i proszę Państwa, czy tylko nauczyciele powinni się posługiwać nowoczesnymi technologiami? Czy jest to też niezbędna postawa dyrektora? Oczywiście, proszę Państwa. No ja też mam łatwiej, bo jestem matematykiem, ale również mam podyplomową informatykę. Jest mi łatwiej. Ja wiem, że dyrektorom, polonistom na przykład będzie trudniej, ale muszą się szkolić. I to dyrektor musi też znać narzędzia, a przynajmniej mieć takiego lidera, który będzie mu podpowiadał. To jest dobre dla szkoły, w to powinniśmy wejść i również jakby z pozycji dyrektora to powinna być akceptacja. Nauczyciele chcą się też rozwijać, dyrektor powinien to akceptować i pozwalać im się rozwijać, ale sam też powinien się jak najwięcej doskonalić. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam kolejnego prelegenta. Witam jeszcze raz serdecznie. Chciałbym przybliżyć temat, jak wykorzystać poznane w trakcie pandemii narzędzia do codziennej pracy szkoły. Przyszło nam żyć w bardzo wyjątkowych czasach, można powiedzieć niespotykanych dotychczas. Myślę sobie, że bez dzisiejszej technologii nie byłoby możliwe nauczanie zdalne. Nie poradzilibyśmy sobie z tym. Byłoby to na pewno wręcz niemożliwe, no bardzo utrudnione. Można też rzec, że żyjemy w czasach, jak Mark Pręski użył takiego zwrotu, określając młodych ludzi jako cyfrowych tubylców, jak i tych, którzy się urodzili przed czasami technologii, jako cyfrowych imigrantów. I można powiedzieć, że te dwa światy, które żyją w tym samym czasie, są, można powiedzieć, od ciebie, no jakby różnią, na tyle się różnią, że nieraz nie ma zrozumienia tej drugiej strony. Technologia dla uczniów jest po prostu codziennością, oni po prostu ją zastali rodząc się, a dla nas osób, nauczycieli, którzy się urodzili przed czasem internetu, jest to coś, co jest do nauki, można powiedzieć. I teraz w czasie pandemii odrobiliśmy, można powiedzieć, taką lekcję z informatyki. I przez to te dwa światy zostały zbliżone. Tak jak słyszeliśmy w tym filmiku, gdzie uczniowie się wypowiadali, że oni to doceniają, że nauczyciele mieli możliwość zbliżyć się do nich, poznać po prostu i uczyć ich, ich metodami, ich technologią, można powiedzieć. Także zamieniliśmy te tradycyjne metody, które dotychczas używaliśmy na zajęciach, na cyfrowe umiejętności. Szukaliśmy dobrych, fajnych rozwiązań dydaktycznych, uczyliśmy się tych cyfrowych nowości, komunikowania się. Ja sam pamiętam, kiedy miałem wystąpić pierwszy raz tak przed kamerką, przed uczniami, to było rzeczywiście pierwsze chwile, to było, był stres. Także bardzo wielu rzeczy, takich właśnie umiejętności i cyfrowych, ale i też takich wystąpień publicznych, to też było trzeba gdzieś tam się przełamać. I można rzec, że w czasie pandemii poznaliśmy wiele świetnych narzędzi. Można rzec, że przed pandemią kto z nauczycieli słyszał słowo Padlet, Meet, Zoom, Classroom? Na pewno te narzędzia istniały, ale nie w tak powszechnej opinii. Także tutaj naprawdę jest to taką wartością dodaną do tego, co z całej tej pandemii, tego dziwnego czasu, w którym przyszło nam żyć. Na pewno przyszłość szkoły idzie w kierunku tego, żeby była ona bardziej cyfrowa, technologiczna. Sama przyszłość w ogóle pracy na tą chwilę home office w Europie, w Polsce nie był tak mocno rozwinięty. Stany Zjednoczone rzeczywiście 10% rynku ludzi pracujących pracowało w tak zwanym trybie home office. U nas do tego też zmierzamy i myślę sobie, że dla dzieci to była świetna lekcja na przyszłość, że oni zobaczyli, że tak można też zdobywać wiedzę, że książka już nie jest tak ważnym elementem, ta tradycyjna książka pisana nie jest tak ważną czynnikiem.
Jak te codzienne narzędzia wykorzystać w codziennej pracy szkoły? Ja tak można powiedzieć, podzieliłem je sobie na takie trzy podpunkty, czyli coś, co daje dla nauczycieli, jak można je wykorzystać, dla ucznia i dla rodzica. Zacznę może od rodziców, ponieważ lekcje, nie lekcje, tylko konsultacje, wywiadówki odbywały się online. Rzeczywiście dla rodzica jest to duże ułatwienie, kiedy rodzic jest zabiegany, ma mało czasu i nieraz ta frekwencja na takich tradycyjnych wywiadówkach nie była zbyt duża, a tutaj jednak taka dostępność, siadamy przed laptopem o określonej godzinie i łączymy się online i rozmawiamy w określonym jakby czasie. I to rzeczywiście można byłoby w przyszłości nie jako zastąpić, ale jako uzupełnić pewne takie nieraz szybkie rzeczy do ustalenia między rodzicami. Myślę sobie też, że dla rodziców dużym ułatwieniem będzie to, że jeżeli my materiały przygotujemy jako narzędzia uzupełniające do lekcji i będą one dostępne online, to na przykład uczeń, który jest nieobecny dzisiaj na lekcji, to rodzic już nie będzie musiał poszukiwać materiału i pożycza i dzwonić do kolegów ucznia swojego dziecka, tylko po prostu będzie miał to i będzie widział, jaki jest dostęp, jaki był dzisiaj materiał, może to z dzieckiem nadrobić. Także tutaj jest na pewno ta technologia przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy z rodzicami. Jeżeli oczywiście po drugiej stronie też będzie ta wola kontaktu, ale myślę, że to społeczeństwo właśnie już rodziców, którzy mają dzieci, jest już takim pokoleniem właśnie tych tubylców. Wszelkie jakiekolwiek zgody czy udostępniania plików także, to rodzice mogą sobie jakby w kontakcie takim właśnie elektronicznym możemy to z nimi współpracować. Jeżeli chodzi o uczniów, to platformy dwie, które większość szkół używała w Polsce, to były Teamsy, jak i cały G Suite, czyli głównie to chodzi o Classrooma. To były dwie platformy, które przeplatały się i zamiennie szkoły używały, zależy od czego po prostu weszły. Wyobrażam sobie taką sytuację, jeżeli wrócimy już do normalnych warunków, że nauczania tradycyjnego, że te dwa narzędzia dalej można uzupełniać o nasze, że materiał do lekcji, który sobie przygotujemy, można sobie przygotować w Teamsach czy w Classroomie i czy to będzie dostępne właśnie takie dodatkowe materiały, takie można powiedzieć ćwiczenia, które uczeń może sobie też wypełnić jako pracę domową, to wszystko fajnie można sobie połączyć z takim tradycyjnym nauczaniem i będzie na pewno fajną, ciekawą formą takiej pracy. Też można iść w takim kierunku pracy w zespołach mniejszych, klasowych. Chodzi szczególnie o starszych może uczniów, ale jest to też możliwe, żeby uczniowie nie musieli pracować na przykład nad jakimś projektem w domu, ale mogli właśnie wykorzystywać te nowe technologie, narzędzia do pracy zdalnej w mniejszych zespołach. I wszystkie takie na przykład materiały, czy multimedialne, które gdzieś tam zbierzemy, to też możemy właśnie wrzucić w jedno miejsce i oni to będą mogli sobie z tego skorzystać. Też jest fajną, ciekawą funkcją, którą można będzie w przyszłości wykorzystać, czyli wykorzystać zasoby ucznia, czyli ich telefon. Każdy uczeń praktycznie ma telefon i teraz można powiedzieć, że już nie będzie on wrogiem na lekcji, ale z przymierzeńcem, czyli po prostu telefon, tablet na lekcji i wykorzystywanie tych zasobów, czyli do Teamsa, czy do Classrooma, dzieciaki, uczniowie mają bez problemu, mogą mieć dostęp i zobaczyć, czy obejrzeć jakiś materiał, który dla nich przygotowaliśmy, czy jakikolwiek test. Jeżeli chodzi o narzędzia do pracy i organizacji szkoły przez dyrektora i dla nauczycieli, to myślę, że bardzo fajną jest funkcją rady pedagogiczne, które mogą się odbywać właśnie online. Takie, wiadomo, że to nie może zastąpić całkowicie tych rad pedagogicznych. Te relacje, kontakt jest bardzo ważny, ale jako uzupełnienie to rzeczywiście jest bardzo ciekawe rozwiązanie.
dla każdego praktycznie nauczyciela, który oszczędza przede wszystkim czas na dotarcie do szkoły, jeżeli to na przykład ileś tam jest godzin po zakończonych lekcjach, taka rada pedagogiczna. Przede wszystkim dokumentacja, to też jest coś, co poznaliśmy, Google Drive oferuje właśnie udostępnianie plików, prace, wszystkie materiały, rozkłady, wszystko możemy mieć przygotowane właśnie w takiej dokumentacji online. I to też jest, bardzo będzie przydatne do takiej pracy. Tych narzędzi, one były, ale one nie były w pełni wykorzystywane przez szkołę. Ja patrząc na, zbierając te wszystkie narzędzia, jakie są dostępne dzisiaj na rynku, w internecie, jest ich około między 50 a 60 takich naprawdę przydatnych dzisiaj do lekcji, do pracy szkoły. I to jest, z tego trzeba po prostu wybrać to, co nam się będzie po prostu, co się nam po prostu przyda. Ja sam uczę w swoim doświadczeniu, właśnie uczę online, wykorzystując też Classrooma i dziennik elektroniczny i to mi bardzo ułatwia pracę. Dzieciaki z ankiet, które były w mojej szkole przeprowadzone, są zadowolone właśnie z takiej formy, że mogły mnie widzieć, mogły mi to wytłumaczyć, te zagadnienia czy informatyki, że przynosiło to dobre efekty i dobrą komunikację między mną, między uczniami. Także na pewno szkoła, co dzisiaj może zrobić, jeżeli tego jeszcze nie ma, na pewno założenie swojego adresu, czyli swojej domeny, pod którą będzie pracowała, ponieważ można dzisiaj w G Suite'a czy Teams'y można mieć bez domeny, ale właściwie no, taki identyfikator szkoły jest potrzebny do tego, żeby szkoła mogła jeszcze lepiej funkcjonować, czyli zakładamy na przykład wszystkim uczniom od 1 września na przykład, oczywiście szanując i przestrzegając wiek, jakim na przykład mogą mieć wszyscy tak zwany firmowy adres mailowy, nie tylko nauczyciele, ale też i przede wszystkim uczniowie, żeby każda, właściwie tak jak numer w dzienniku, imię, nazwisko, to tak samo do ucznia jest przypisany mail, który on ma od odpowiedniego tam wieku, na przykład aż do zakończenia szkoły. To jest jego po prostu skrzynka, która później po zakończeniu szkoły ona zostanie skasowana. To jest na pewno coś, co już w tej chwili możemy już zaplanować na przyszły jakby rok szkolny, żeby każda szkoła miała domenę, każdy miał założony uczeń swoją skrzynkę pocztową, bo to bardzo ułatwi nam kontakt. Jeżeli chodzi o takie narzędzia, które tradycyjne, które poznawaliśmy, czyli na przykład robienie testów, czyli wykorzystywanie na przykład formularzy, testów, mówię o Classroomie, gdzie jest cała opcja do zrobienia właśnie takich testów, sprawdzianów, to na pewno też można to wykorzystać do powtórek. To są te narzędzia takie główne. No myślę, że jeżeli wrócimy do tradycyjnej szkoły, no to komunikacja poprzez czy Meeta, czy przez Teamsy jest też, ponieważ można to wykorzystać czy po lekcjach do kontaktu, do pewnych konsultacji, czy na przykład uczeń, który jest nieobecny dzisiaj na lekcji, też możemy, jeżeli to jest oczywiście, on spełnia te warunki, że możemy z nim rozmawiać, to jak najbardziej to jest do wykorzystania. Takie narzędzia jak kalendarz, czy to w pracy dla nauczycieli wszystkich, czyli mamy ustalone daty, takie, które wpisuje na przykład dyrektor, które, nie wiem, kalendarz, który mamy wspólnie dla klasy ustalony, różnych wydarzeń, rzeczy, które mamy zrobić, że jest to przejrzystość dla ucznia, który ma dostęp do kalendarza, załóżmy klasowego, czy na przykład pracy szkoły. Jedno z najlepszych, ciekawszych chyba narzędzi, które pojawiło się, było wcześniej znane, ale teraz jest, można powiedzieć, powszechnie, jest to taka platforma, która się nazywa WordWall. To jest platforma do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych. I co jest zaletą ogromną tego serwisu, to, że tworzymy nie tylko materiały online, ale możemy je wykorzystywać w pracy takiej, można powiedzieć, papierowej, czyli coś, co no, możemy, jeżeli chcemy dzisiaj wykorzystywać ten materiał na lekcji w wersji, można powiedzieć, offline'owej, czyli w tradycyjnej, to bez problemu sobie tam to wydrukujemy.
robienie różnego, na przykład bardzo dobre narzędzie quizzes, czyli do robienia różnego rodzaju szybkich takich, można powiedzieć, testów, czyli wykorzystujemy na lekcji narzędziem, jakim jest telefon ucznia i dany uczeń sobie wchodzi. W wielu szkołach też już są dostępne tablety, w wielu salach czy całe pracownie komputerowe, gdzie możemy też uczestniczyć, ale ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać telefon ucznia na lekcji, na odpowiednich oczywiście zasadach. Na pewno z innych takich jeszcze skrótowo narzędzi, które warto wykorzystywać na naszej przyszłości, to są różnego rodzaju prezentacje online, czyli te prezentacje, które głównie dzisiaj w nauczaniu były to Geniali, Canva, Prezi, to były takie, są, można powiedzieć, narzędzia, które nam bardzo mocno ułatwiają, bo bardzo dobrym, atrakcyjnym wyglądem możemy zaprezentować jakiś tam materiał. Jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy takie dotyczące nauczania, ja, jeżeli chodzi o mój przedmiot, który uczę, informatyka, ja kilka lat temu zrezygnowałem i z zeszytu, i z książki na rzecz właśnie rzeczy cyfrowej. Już 10 lat temu założyłem sobie stronę internetową, która całkowicie wykasowała mi niepotrzebny, był wtedy, mam podręcznik oczywiście przypisany, ale do przedmiotu, ale on jest w wersji po prostu elektronicznej. Każdy materiał, każda lekcja jest po prostu podzielona na klasy, na lekcje i tam wszystkie materiały się znajdują do zajęć i też przez to, że 45 minut dla mnie lekcji informatyki, wolę skupić się w tym momencie na robieniu konkretnych, przerabianiu konkretnych materiałów, niż na to, żeby dziecko, uczeń musiał pisać taki materiał, dlatego też na moim przedmiocie też nie ma zeszytu. Wszystkie notatki, materiały są po prostu, były już wcześniej na stronie internetowej i myślę sobie, że ja wszystkie te materiały, które udało mi się poznać do nauczania zdalnego, zaadoptuję jeszcze bardziej do takiego nowoczesnego nauczania, bo naprawdę tych narzędzi jest tak sporo i są tak atrakcyjne i to wynikało też z ankiet, które już mamy przeprowadzone w szkole, że rzeczywiście zadowolenie uczniów jest bardzo, bardzo duże. Ja tyle. Dziękuję bardzo. Dzień dobry jeszcze raz. No cóż, system pracy zdalnej, w którym uczestniczymy właściwie od marca, na pewno jest sytuacją nową i bez wątpienia jest to trudna sytuacja edukacyjna dla wielu nauczycieli. Jak w każdym zawodzie, w zawodzie nauczycielskim jest podobnie. Jest grupa, która od dawna już interesowała się technikami komputerowymi, informatycznymi i dla tej grupy nauczycieli to przejście w nowy system nauczania zdalnego było dużo łatwiejsze, ponieważ narzędziami już dysponowali. Była kwestia dostosowania tych narzędzi do platformy, na którą szkoła się decydowała. Natomiast problem, który się pojawił się w stosunku do tych nauczycieli, którzy założyli, że doskonalenie kompetencji komputerowych informatycznych zostawią sobie troszeczkę na te lepsze czasy. I co się okazało, że te lepsze czasy nastąpiły tu i teraz. I nagle w ciągu 2 tygodni nauczyciel musiał się przestawić na system pracy zdalnej. I teraz swoistego rodzaju paradoks, o którym ja muszę powiedzieć. I jako nauczyciel, i jako metodyk. Nauczyciele otrzymali 2 tygodnie na to, żeby przejść na system nauczania zdalnego, podczas gdy studia podyplomowe dla nauczycieli, podczas których doskonalone są umiejętności właśnie wykorzystywania różnych aplikacji, trwają 1,5 roku. I konkluzja nasuwa się sama. Taka sytuacja świadczy tylko i wyłącznie o wielkości tego zawodu, bo jednak większość szkół, większość nauczycieli podjęła wyzwanie i weszła w system nauczania zdalnego w taki sposób, w jaki potrafiła. Druga kwestia, która się pojawia, czy jest to dobry moment na to, żeby doskonalić te umiejętności? Myślę, że najlepszy, z co najmniej 2 powodów. Pierwszy, sytuacja jest taka, jaka jest.
Możemy ją kontestować, ale jej nie zmienimy, czyli mamy obowiązek pracy zdalnej. Druga kwestia bardzo istotna to jest rzeczywistość, która jest wokół szkoły. W większości jest to rzeczywistość cyfrowa. Tak samo jak szkoła się zmienia, tak zmieniają się sytuacje właśnie na rynku pracy. Wiele firm już zauważa, że system zdalny jest systemem bardzo ekonomicznym, a więc siłą rzeczy jest to model, który w jakiś sposób no, musimy adaptować do rzeczywistości szkolnej. W kwestii metodyki, bo to jest jakby meritum mojego krótkiego wystąpienia. No cóż, na pewno muszą być wypracowane standardy metodyki pracy zdalnej i konsultanci, doradcy już nad takimi standardami pracują. Co w mojej opinii można byłoby przełożyć na tą pracę w momencie, kiedy przejdziemy już do systemu tradycyjnego. Tutaj proszę pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Że tak samo jak w systemie tradycyjnym, tak samo teraz w systemie pracy zdalnej, nie ma czegoś takiego jak metoda, jak narzędzie uniwersalne. Każdy nauczyciel wybiera takie narzędzie, które najlepiej koresponduje z jego stylem pracy, z treściami, które w tym momencie chce przekazać. I o ile chodzi o samą metodykę nauczania, to tak naprawdę elementy, które składają się na lekcje, to elementy się nie zmieniły. Nauczyciel nadal ma obowiązek określania celów zajęć, dobierania właściwych treści, nauczania, które są zgodne z wybranym programem i podstawą programową, dobierania właściwych metod i form pracy, takie, które będą najbardziej optymalne do realizacji danych treści i oczywiście zbierania informacji zwrotnej. Natomiast to, co się zmieniło, to zmieniła się forma prowadzenia zajęć i ta forma może stanowić wyzwanie. Z mojej perspektywy, co my możemy przełożyć, co się sprawdzi, wydaje mi się, że cały ten system, cały ten model nauczania zdalnego i synchroniczny, i asynchroniczny, to jest dobre rozwiązanie do realizacji projektów edukacyjnych. W każdą podstawę programową wpisany jest obowiązek realizacji projektu edukacyjnego. Do tej pory bardzo często wyglądało to w ten sposób, że właśnie po zajęciach zostawała grupa uczniów, zostawali nauczyciele, wypracowywane były te główne elementy składowe projektu. Teraz właśnie ten model pracy zdalnej daje nam pewną elastyczność, czyli my możemy umówić się w dowolnym dla nas czasie, który wszystkim odpowiada, z rzeczywistości domowej spotkać się, przedyskutować pewne rzeczy. Aplikacja, w ogóle system Office, o którym tutaj już przedmówca mówił, daje doskonałe możliwości spotkania się w Teamsach, podczas których możemy nie tylko rozmawiać, możemy udostępniać ekran, możemy pracować na jednym dokumencie, wprowadzać pewne zmiany, a więc jest to przestrzeń do tego, żeby w tym samym czasie tworzyć potrzebne nam dokumenty, na przykład projektowe. Jest ten model oczywiście, w którym uczniowie mogą w różnym czasie pewne zadania realizować, bo to wszystko zależy od tego oczywiście, no, co jest naszym celem. Ten model pracy synchronicznej i asynchronicznej, zdalnej, jest też dobrym rozwiązaniem dla tej tak zwanej części wprowadzającej do zajęć. A tak często teraz wygląda praca zdalna, że nauczyciele wysyłają pewne informacje, z którymi uczeń musi sam się zapoznać, sam je przerobić, a później podczas już tego spotkania te treści są dokładnie omawiane. A więc myślę, że to jest ten pierwszy element, który możemy przełożyć na tą rzeczywistość już tradycyjną w momencie, kiedy wrócimy do szkół. Druga kwestia, taka bardzo istotna, tak właściwie to, co się dzieje teraz w szkole i to, w jaki sposób prowadzone są zajęcia zdalne, to te zajęcia zdalne właściwie wielu nauczycieli nawet nie ma świadomości tego, ale tak naprawdę pracuje już cyklem Kolba. Cykl Kolba jest jedną z najlepszych, najbardziej efektywnych modeli pracy zarówno z uczniem, jak i z osobą dorosłą. I teraz tak, dlaczego my weszliśmy w sposób taki troszeczkę nieświadomy nawet w taki model pracy? Ponieważ właśnie ze względu na pewne przesunięcia, które musiały się pojawić, ze względu na specyfikę, inną specyfikę prowadzenia zajęć. Czyli zajęcia bardzo często teraz wyglądają w ten sposób, tak jak powiedziałam, wysyłamy do uczniów pewną partię materiału, czy pewne zagadnienie, czy pewien problem, którym uczeń musi się zająć. Czyli jest to ten pierwszy etap. Później spotykamy się z uczniem, na przykład w aplikacji Teams. Wyjaśniamy wątpliwości,
pozwalamy też uczniom na to, żeby oni powiedzieli, z jakimi trudnościami się spotkali, w jaki sposób dochodzili do rozwiązania danego zagadnienia. No i później jest ten etap końcowy, kiedy delegowane są kolejne zajęcia, dzięki którym ta wiedza, te umiejętności mogą być jeszcze raz przetwarzane. Także w sposób taki mało automatyczny właściwie przyszliśmy w ten sposób pracy, który jest sposobem najbardziej optymalnym. To, co z mojej perspektywy przełoży się jeszcze na tą rzeczywistość naszą tradycyjną, to jest właśnie to są narzędzia, z których nauczyciele zaczęli korzystać. Ponieważ, żeby te lekcje nie były pasywne, tylko żeby były aktywne, zaczęto sięgać właśnie po różnego rodzaju aplikacje, dzięki którym nawiązywano różnego rodzaju aktywizowano przede wszystkim uczniów, ale także były to narzędzia, które służyły między innymi właśnie do weryfikowania wiedzy, do uzyskiwania informacji zwrotnej, czyli stosowano różnego rodzaju aplikacje i myślę właśnie, że te narzędzia, one przełożą się później na tą praktykę codzienną nauczyciela z dwóch powodów co najmniej. Przede wszystkim one są atrakcyjne dla ucznia. Drugie, one są w miarę łatwe w obsłudze i w momencie, kiedy nauczyciel już wypracuje sobie pewien materiał, one są też bardzo ekologiczne dla nauczyciela, bo logicznym jest, że oczywiście my musimy nauczyć się obsługi danej aplikacji. My musimy wypracować ten pierwszy test, ten pierwszy quiz, tą pierwszą symulację, która będzie przedmiotem danych zajęć, ale w momencie, kiedy ten materiał jest już wypracowany, możemy sobie w każdej chwili do niego wracać i wykorzystywać go na kolejnych zajęciach dydaktycznych. I to jest taka wartość dodana. Myślę, że to, co się dzieje tu i teraz, będzie stanowiło taką kontynuację później w zakresie właśnie komunikowania się z uczniami. To, co właściwie uczniowie dzisiaj już powiedzieli, ci, którzy wypowiadali się na temat plusów i minusów nauczania zdalnego, łatwość, szybkość komunikowania się z nauczycielem. Ta łatwość jest właściwie po stronie obu podmiotów. I uczniowie mogą w miarę szybko z nami się skontaktować i my też w jakiś sposób nie jesteśmy ograniczani. Czyli ten kontakt stały i z uczniem, i z nauczycielem, no dzięki właśnie tym narzędziom mamy. Kolejna rzecz, którą rekomendowałabym, to jest aplikacja Forms. W Office 365 jest możliwość robienia testów, robienia sprawdzianów właśnie w aplikacji Forms. Dlaczego ja powiedziałam, że dla mnie jest to dobre narzędzie? Z dwóch powodów. Jeżeli chcemy zrobić nawet jakiś szybki test wprowadzający, jest to test wyboru, to oczywiście praca polega na tym, że my musimy ten test przygotować. Natomiast system sam zlicza za nas punkty. Mało tego, że zlicza za nas punkty, to jeszcze robi zestawienia w Excelu. Tak jest również w przypadku, gdybyśmy chcieli robić testy otwarte. No, tam oczywiście nauczyciel musi wtedy sprawdzić ten test, natomiast ma zestawienie w Excelu. Ułatwia to bardzo sytuację, w którym chcemy wrócić do tego tekstu, chcemy omówić błędy, czy na przykład rodzic też prosi o udostępnienie jakiegoś sprawdzianu. Mamy w każdym momencie do tego sprawdzianu możemy właśnie sięgnąć, on jest. To, co mi się bardzo podoba i to, co się zaczęło dziać wokół takiej metodyki, to są sieci. Sieci współpracy nie są niczym nowym, bo od dawna już mówi się, że jest taka potrzeba usieciowienia nauczycieli. Ruszyły liczne projekty, które zachęcały właśnie szkoły, zachęcały nauczycieli do tego, żeby w takich sieciach pracować. Różnie. To było z motywacją, tak? Część osób przystępowała z ciekawości, część osób przystępowała, ponieważ w jakiś sposób ich to interesowało, część osób przystępowała, ponieważ musiała przystąpić do takiej sieci. Natomiast teraz to, co się dzieje, jest czymś bardzo pozytywnym. Nauczyciele sami organizują dla siebie grupę, w których wymieniają się materiałami opracowanymi, wymieniają się pomysłami na prowadzenie zajęć. Udostępniają te materiały. Poza tym ogromną wartością właśnie takich grup przedmiotowych nauczycielskich jest to, że tam są praktycy. Każdy nauczyciel, który codziennie spotyka się z jakąś sytuacją,
który może tę sytuację przedyskutować z innymi praktykami. To jest ogromna wartość, ponieważ no, każdy praktyk, podejrzewam, że zgodzi się w tym momencie ze mną, że jednak teoria niekiedy odbiega od praktyki, że my mamy pewne osadzenie teoretyczne, mamy pewną wizję, do której dążymy, ale oprócz tego jest też rzeczywistość szkolna. I ta rzeczywistość szkolna niestety jest troszeczkę inna niż teorie, które są budowane wokół szkoły. I właśnie takie spotkanie nauczycieli praktyków, którzy na co dzień zderzają się z różnymi sytuacjami, którzy muszą teraz przygotowywać te materiały, to jest ogromna praca, jest ogromną wartością dodaną tego, co się dzieje. To nie znaczy, że wcześniej takie grupy nie istniały, one też istniały. Natomiast tutaj jakby ten dodatkowy jeszcze element, który teraz doszedł, właśnie wymiana takich doświadczeń, informacji, pomysłów, w jak w sposób zdalny zaktywizować ucznia. To, co, do czego można jeszcze wykorzystać, znaczy to, co myślę, że może być w jakiś sposób jeszcze przełożone na tą rzeczywistość po, to jest kwestia pewnej łatwości ewaluacji. Logicznym, że my też, no wszyscy jako nauczyciele, weszliśmy w taki nowy system. Każdy z nas się uczy, popełniamy też błędy, bo to jest czymś naturalnym. Natomiast mamy też możliwość szybkiej ewaluacji w momencie, kiedy chcemy. Właśnie chociażby o tej aplikacji Forums, o której wspomniałam, jest możliwość przygotowania takich krótkich ankiet ewaluacyjnych, które możemy też wysłać do uczniów z zapytaniem, co im się podobało, co im się nie podobało, która na przykład część zajęć, którą realizowaliśmy, była dla nich najbardziej interesująca, która najmniej interesująca. To też jest taka informacja zwrotna dla nauczyciela, bardzo cenna, bo dzięki informacjom zwrotnym jesteśmy w stanie doskonalić swój warsztat pracy, a szczególnie tym informacjom zwrotnym, które otrzymujemy od uczniów. Kolejny taki aspekt, wydaje mi się istotny z takiego metodycznego punktu widzenia. Nauczanie zdalne zmieniło rolę nauczyciela. Teraz nauczyciel bardziej jest mentorem, bardziej jest coachem, bardziej jest towarzyszem tego procesu, który się dzieje, ponieważ no, rzeczywistość taka jest i mówię tu nie tylko jako nauczyciel, ale także jako matka. Uczniowie dostają dużo zadań i oni też zadania muszą rozwiązywać sami, a później dopiero te zadania są właśnie w tym procesie już takim lekcyjnym omawiane z uczniami. Także to jest jeszcze też taka kwestia bardzo istotna, że jest ta płaszczyzna do tego, żeby ewentualnie dać sobie taką przestrzeń do ewaluacji zajęć, które prowadzimy. I to, co w metodyce jest najważniejsze, ale nie tylko w metodyce, w ogóle w szkole jest najważniejsze, to jest taka podstawowa wartość, o której należy pamiętać, że my możemy stosować różne narzędzia, różne rozwiązania metodyczne, które w jakiś sposób będą nam tą pracę, będą powodowały, że ten system dydaktyczny będzie bardziej atrakcyjny, ale najważniejszy w procesie dydaktycznym jest nauczyciel. Jego refleksyjność, atmosfera, którą tworzy, jego zaangażowanie, to jest podstawa. I tak na zakończenie chciałam przywołać takie powiedzenie, które w sumie, do którego ja bardzo często wracam, że jeżeli ktoś chce, to szuka sposobów, a jeżeli nie chce, to szuka powodów. I w metodyce to ma bardzo duże odniesienie. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że mnie widać. Witam się po raz kolejny, ponieważ moi przedmówcy dość intensywnie mówili na temat nauczania, na temat tych wszystkich korzyści, które płyną z nowych urządzeń. A ja jestem trochę z innej bajki. Ja patrzę na ucznia, który w tej nowej, postpandemicznej rzeczywistości nam się wyłania. To, że ten uczeń będzie inny, to, że on jest zadowolony na ten moment z tej komunikacji, to super. Świadczy to tylko o tym, że teorie psychologiczne, które powstawały na przełomie wielu wieków, teraz one zaczynają zdawać swój egzamin. Proszę zobaczcie, jedna z nich na pewno się sprawdziła. Człowiek to istota społeczna. Samotność nie jest naszym przeznaczeniem. I bez względu na to, jak będziemy mieć fantastyczne sposoby komunikowania się za pomocą WhatsAppów i innych urządzeń i innych komunikatorów, komunikacja bezpośrednia
jest niezwykle istotna, ważna i nie zastąpi tej bezpośredniej. Proszę zauważyć, że ekran komórki czy laptopa to jednak powierzchnia zimna i śliska. Człowiek potrzebuje ciepła i potrzebuje tej relacyjności. Już od wielu lat zauważamy, że pojawia się coraz więcej dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego. W związku z tym ja będę dziś, chciałabym przez tych kilka minut powiedzieć o takiej szkole i o tych kwestiach, które będą nas dotyczyły w najbliższej przyszłości, a będą dotyczyły właśnie tego, aby odbudować na nowo tą istotę naszego funkcjonowania, czy będziemy pracować zdalnie, czy nie, to musimy wzmocnić, musimy sobie uświadomić, że jednak człowiek to istota społeczna i musi funkcjonować w grupie. Nie wystarczy kontakt tylko i wyłącznie przez komunikator, ale oczywiście, no, powiemy sobie, no, jak się nie da, to się nie da, tak? W sensie fizycznym, że będziemy musieli jednak używać tej przenośni śliskiego ekranu, ale możemy w relacji tej bardzo istotnie i wyraźnie podkreślić to wszystko, czego nasze dzieci potrzebują. Nasze dzieci potrzebują, nauczycieli potrzebują nauki, potrzebują wiedzy, potrzebują zdobycia umiejętności. Wszystko się zgadza. Fantastyczny świat daje nam te możliwości, ale pamiętajcie Państwo, że nic i żadna maszyna, i żaden najwspanialszy program nie zastąpi nauczyciela w roli ważnego dorosłego. My rodzice, my nauczyciele jesteśmy ważnymi dorosłymi. I dzisiaj przychodzi nam ten sprawdzian ważności i sprawdzian tego, jakie będzie społeczeństwo w przyszłości. No po prostu będziemy teraz weryfikować. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ badania pokazują, że 20-30% naszych uczniów będzie miało problemy z różnego rodzaju zachowaniami i ze zdrowiem psychicznym. Czy nie tylko uczniów, w ogóle ludzi po pandemii. Psychiatrzy mówią wprost, to nie chodzi tylko o nasz kraj, na całym świecie. Czeka nas kolejna pandemia. Pandemia zachorowań. Jakie są wskaźniki? Otóż wskaźniki są takie. Wzrasta liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To jest najbardziej niepokojący wskaźnik i najbardziej namacalny. Dlatego też chciałabym się skoncentrować na tylko taką, pokazać Państwu te obszary, które będą naprawdę ważne i nad którymi przyjdzie nam teraz pracować jako nam nauczycielom. Proszę zobaczcie, może zaczniemy. Ja tutaj podzieliłam trzy obszary, a więc uczniowie, rodzice i nauczyciele. Co nam dała pandemia i co najbardziej zweryfikowała? Otóż proszę zobaczyć, że dzisiaj przede wszystkim mówimy o potrzebach. Wszyscy realizują potrzeby. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która już jest tradycją w naszej w szkole, ale mówimy o potrzebach, natomiast traktujemy je trochę tak na zasadzie, no przecież ja chcę te potrzeby zaspokoić. Każdą z nich jestem w porządku nastawiony do dziecka, jako nauczyciel, ale niestety nie jest ważne, co my mamy w głowie, tylko ważne jest, jakie dysfunkcyjne schematy funkcjonowania mogą się pojawić. I to chodzi nie tylko o zdrowie psychiczne, ale właśnie o to coraz częściej, czy to przed pandemią, czy nawet przed pandemią, ale teraz coraz częściej się widzimy tak zwane dysfunkcyjne schematy postępowania, czyli tak zwane rozłoszczone dziecko. To jest taki schemat, który uzyskujemy pod wpływem niezaspokojenia potrzeb, podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka. Jakie to są potrzeby? Zobaczcie, ja je oczywiście tylko wspomnę o nich, nie będę ich omawiała,
ale rozmawiając z rodzicami i współpracując z rodzicami na dzisiaj, w tym momencie, w ciągu tych ostatnich miesięcy, bardzo dbałam o to, żeby był to jednak kontakt nawet za pomocą oczywiście komputera, ale żebyśmy się widzieli, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać, żebyśmy widzieli swoje emocje. I czy to zarówno z dzieciakami, jak również z rodzicami. I proszę, ja tylko wymienię te potrzeby, natomiast tak naprawdę każda z tych potrzeb niesie, niezrealizowana, niesie za sobą pewien negatywny schemat funkcjonowania. To jest tak, rodzic dorosły, nie tylko, bo my rodzice, ja wiem, że ja może demonizuję tutaj rolę nauczycieli, że są tacy ważni w wychowaniu. Proszę Państwa, znam dzieci, dla których nauczyciel był jedynym ważnym dorosłym i może dlatego tak bardzo akcentuję tą rolę dorosłego, nauczyciela w kontekście też wychowawczym, emocjonalnym. I proszę Państwa, proszę zobaczcie, ja te emocje tutaj, znaczy te potrzeby po prostu pokażę. Myślę, że to jest też, w tym kierunku też będą tak zwane miękkie, Państwo nie lubią tego określenia, miękkie szkolenia, ale my musimy też o tym pamiętać, że powinniśmy się wyposażyć w umiejętności właśnie takie diagnozowania tych potrzeb. To jest tak jak z rośliną, którą podlewamy, dbamy o nią, tak? A mimo to ta roślina zaczyna mieć żółte listki. Się zastanawiamy, no przecież rośnie, wszystko jej dajemy. Niestety coś nie do końca zostało, jakaś potrzeba nie została zaspokojona. I podobnie jest z potrzebami naszych dzieci i naszych uczniów. Oczywiście jest sześć takich kategorii. Oczywiście mówimy o potrzebie bezpieczeństwa, no ona jest taka zupełnie, jakby to powiedzieć, no wszyscy mówimy, no jak nie zabezpieczamy potrzeby bezpieczeństwa. No dziecko, no jestem tutaj z tobą, czuj się bezpiecznie. Sama intencja tutaj nie wystarczy, trzeba się przyjrzeć tym potrzebom. Oczywiście potrzeba kontaktu z innymi. Ja tylko chcę wspomnieć, że my mówimy, przecież ten kontakt jest. Pamiętajcie Państwo, że dotyk jest matką wszystkich zmysłów. Rozwija się jako pierwszy. I oczywiście się teraz nie możemy dotykać, wiadomo, ale czasami kontakt wzrokowy, a nie wyłączenie kamery, bo nie chcę, żeby mnie ktoś widział, żeby mnie dzieciaki widziały, ale nawet ten kontakt, ja patrzę, proszę zwrócić uwagę, ja patrzę w oko kamery, to nie jest dla mnie komfortowe, ale staram się z wami nawiązać relacje, tak? Pokazuję te emocje, bo spojrzenie jest pierwszym takim elementem kontaktu właśnie tego dotyku dobrze rozumianego. My ciągle mówimy o złym dotyku, a zapominamy, że człowiek niedotykany po prostu umiera. I teraz proszę zobaczyć, potrzeba kontaktu z innymi, potrzeba autonomii, bycia niezależnym, oczywiście nie za bardzo, bo też musimy pamiętać, co to znaczy dobrze rozumiane granice. No oczywiście potrzeba własnej wartości. I to są rzeczy, które wielokrotnie słyszeliśmy na studiach i tak dalej. Natomiast ja myślę, że musimy się zacząć zastanawiać nad tym, jak realizować te potrzeby w kontekście dzieciaków, które przyjdą, z którymi we wrześniu będziemy musieli, znaczy będziemy, spotkamy się w szkole. I to jest jak gdyby jeden obszar, który ja tutaj zaznaczyłam w kontekście bycia istotą społeczną, której to bycie społeczne przez pandemię zostało mocno zaburzone. To nie jest tylko gadanie, bo skutki psychologiczne będziemy odczuwać przez wiele, wiele lat. Tak mówią naukowcy, a jest to kryzys emocjonalny porównywany do czasów po II wojnie światowej. No i teraz ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na to, do czego jesteśmy zobligowani. Nikt nas tego nie zwolnił. Do współpracy z rodzicami. Proszę zobaczcie, współpraca z rodzicami, czyli ja to sobie nazwałam pandemia, a toksyczne style rodzicielstwa. Przez
ostatnich kilka tygodni spotykam się wciąż właśnie z takimi reprezentantami takiego właśnie, takich stylów toksycznych. Co to są style toksyczne? To nie są szkodliwe. To wręcz szkodliwe to jest małe słowo. To są takie, które po prostu zabijają, które powodują, że jednostka nie będzie mogła wypracować takich adaptacyjnych, dobrych sposobów funkcjonowania. Poprzez lęk, niepokój, to wszystko zostało w tej chwili mocno pokazane. Na przykład dzwoni do mnie mama i mówi: proszę pani, mój syn po prostu tak bije swojego młodszego brata, ja z nim rozmawiam, ja mu mówię, że ja go kocham, tak samo jak młodszego brata, ja go staram się zapewnić wszystkie potrzeby. Oczywiście, kiedy zaczynam rozmawiać z rodzicem, nagle się okazuje, że w jej słowach kierowanych do tego dzieciaka starszego pojawiają się: ty musisz, powinieneś. Która z tych potrzeb jest w tym momencie zaburzona? Ja się zaczynam zastanawiać, tak? Zaczynam to analizować przez pryzmat stylów, toksycznych stylów. Jest ich wiele, ale ja chciałabym tylko w takich kilka pokazać. One są w tej chwili tak zwane wychowanie pod kloszem. Proszę bardzo, nie będę tutaj za dużo omawiała, bo na pewno wiemy, o co chodzi, ale takie klosze często stosujemy wobec naszych dzieci. Są to rodzice, z którymi się bardzo trudno współpracuje, do których nie można dotrzeć, bo wydaje im się, że oni zawsze wiedzą lepiej. No i teraz musimy też znaleźć nowy kod komunikacyjny do tych rodziców, bo bardzo często państwo mówicie: rodzic roszczeniowy. To jest rodzaj rodzica roszczeniowego, tak? Rodzic roszczeniowy, masakryczny, przepraszam, że tak sobie używam takiego określenia, czyli rodzicielstwo helikopterowe. Ja sobie tutaj pozwoliłam na taką, ponieważ lubię taką formę pracy, pełną wizualizację, zgodnie z tym, jak wygląda jak funkcjonuje cyfrowy tubylec, czyli ten, który lubi za pomocą symboli i znaków, rodzicielstwo helikopterowe. Oczywiście inne typy wychowania, tu już obrazków nie mam, bardzo groźne, czyli wychowanie akcesoriowe. To wychowanie akcesoriowe bardzo często się teraz pojawia, czyli dziecko jest elementem mojego pomysłu na życie, moje dziecko świadczy o mnie, ono musi mieć sukces, ponieważ ja mam sukces. I w tej chwili to są rodzice bardzo często zamożni, to są rodzice dobrze prosperujący. I dla nich dziecko jest takim dodatkiem do tego, co już udało im się osiągnąć: dom, mieszkanie, dom, samochody itd., itd. No i jeszcze mamy bardzo często teraz występujące, to zwłaszcza u starszych trochę, w szkołach ponadpodstawowych to widać, rodzicielstwo kumpelskie. Moje dziecko jest moim kumplem, powiernikiem kłopotów. Ja, proszę państwa, teraz pracuję w przedszkolu, ale pracowałam w szkole ponadpodstawowej, pracowałam w podstawówce. I bardzo często dzieci przyjmowały, już małe dzieci przyjmowały rolę powierników czy terapeutów swoich rodziców. Bardzo często jest to efekt tego wychowania kumpelskiego, fatalne wzorce, fatalne mechanizmy na przyszłość i wyposażenie społeczne dla takiego dziecka. Proszę państwa, ja nie wiem, jak ja czasowo wyglądam, ale jeszcze muszę dwie rzeczy tutaj chciałabym pokazać, ponieważ nie chciałabym zostawić nauczycieli, a to będzie kolejny obszar do naszej wspólnej pracy, my nauczyciele, dyrektorzy, wsparcie tego, co jest w tej chwili, a więc proszę zobaczyć, ja to też w formie takiej tutaj zaznaczyłam, jak nauczyciel jest dzisiaj, jak nauczyciel dzisiaj funkcjonuje, a więc lęk, syndrom stresu pourazowego, wypalenie, zmęczenie materiału, mam nadzieję, że widać, tak? Może przesunę troszeczkę, żeby lepiej. O, tak, proszę, zobaczcie. No i teraz mamy tutaj właśnie wypalenie, biurokrację, lęk, to wszystko jest to, co nam towarzyszy tu i teraz. No i proszę państwa,
nowa rola w postpandemicznej rzeczywistości i nie chciałabym tutaj być jakimś, teraz może mnie zobaczycie, to jest rola nauczyciela, który trochę zmienia swoją, zmienia kompetencje psychospołeczne. Dzisiaj dzieciom potrzeba nie kogoś, kto będzie uczył, tylko i wyłącznie, bo mamy świetne środki, sposoby o tym, co nam powiedzieli moi przedmówcy, ale będzie potrzebne coś ponad to. Ja tutaj znowu zastosowałam formułę takiego symbolu. Może trochę mnie poniosło, ale proszę zobaczcie, to jest nauczyciel może trochę zmęczony, ale jednak w roli anioła. No, dzieciaki muszą być uśmiechnięte i radosne, wiadomo, ale proszę, serce otwarte. No i tak, i pozwolę sobie tutaj w tym wszystkim, w tym symbolicznym pokazaniu roli nauczyciela, jako kogoś, kto dzisiaj musi pewną prawdę może odczarować, ale pamiętajcie Państwo, że dzisiaj w szkole musimy pamiętać o tym, że nikt nie jest samotną wyspą. I to posłużę się na koniec słowami Thomasa Mertona, tak? Nikt nie jest samotną wyspą, a ja chciałabym, żeby szkoła nigdy, nauczyciel, rodzic, uczeń, w sensie jednostkowym, tak? Nigdy nie czuli się tak właśnie w ten sposób, jako samotna wyspa, tylko żeby stanowili taką wspólnotę potwierdzającą, że człowiek jest istotą społeczną. Chciałabym Państwa zostawić z takim poczuciem, może trochę patetycznym, misyjności naszego zawodu, ale te ostatnie czasy pokazały, że jesteśmy po prostu nie jesteśmy do zastąpienia i ja mam wrażenie, że prestiż mojego zawodu bardzo w tym czasie, w czasach postpandemicznych też się zmieni, oby tak było. Życzę Państwu dużo wytrwałości, dużo siły, ale też pamiętajcie o tym, żeby się wzajemnie wspierać. Wszelkiego rodzaju tak zwane miękkie wyposażenie naszych kompetencji jest absolutnie dzisiaj niezbędne. Życzę Państwu wszystkiego dobrego właśnie na tej drodze. Jesteśmy cyfrowymi, czy imigrantami, czy tam jak, ale jakimi jesteśmy nauczycielami, staramy się opanować tą całą kwestię dotyczącą IT, ale pamiętajcie, nic nie zastąpi relacji nauczyciel-uczeń. Dziękuję Państwu bardzo. Tak, takie się pytanie pojawiło, ale ja również widziałam w Państwa wypowiedziach, że pisaliście, że jesteście z właśnie szkoły wiejskiej, tu Pani Dominika, i mówiła, że nie ma problemów z internetem. Oczywiście jest to indywidualna sprawa. Na pewno są miejscowości, małe miasteczka czy wsie, gdzie ten problem z internetem występuje. I na pewno w tych szkołach trudniej jest prowadzić to nauczanie zdalne. Ci uczniowie, podejrzewam, że niewiele z tych lekcji online skorzystali. No, nie mamy jakby tutaj na to wpływu, dlatego ja bym bardzo chciała, żebyśmy wrócili od września do nauki stacjonarnej, bo gro dzieci mogło z tych rzeczywiście zajęć nie korzystać i te 3 miesiące po prostu spędzić w domu z książką i sami borykać się z tą całą wiedzą. Część rodziców na pewno pomogło, ale na pewno nie wszystkim dzieciom rodzice byli w stanie pomóc. Także dziękuję. Ja myślę też, że jeżeli mogę powiedzieć o tej edukacji, jeżeli chodzi o małe miejscowości, o nauczanie zdalne,
to wiem, że w niektórych miejscach po prostu nauczyciele przygotowują takie pakiety, rozmawiają z tymi dzieciakami przez, chociażby przez telefon czy na Messenger, natomiast materiały są przekazywane w formie właśnie papierowej. Ja mam nawet rodzinę w Belgii, właśnie w takiej malutkiej wiosce i oni też mieli ten sposób nauczania i właśnie kuzynka mnie informowała, że oni po prostu dostawali do skrzynek, nauczycielka dzwoniła, że właśnie przyniosła i no tam miała mało dzieci, więc mogła sobie na to pozwolić, ale to no tak to wygląda, to nie tylko tak, że u nas w Polsce są takie sytuacje, myślę, że, ale na pewno jest to bardzo trudne, tak. Dobrze, ponieważ tutaj jeszcze pojawiło się pytanie o wsparcie poradni, tak? Ja myślę, że tutaj na pewno współpraca polegająca na tym, na takich chociażby konsultacjach, tak? Ja czasami dzwonię do specjalistów, zwłaszcza do takich, powiedzmy, prowadzę zajęcia z dzieckiem. Mam zajęcia z dzieckiem online. Prowadzę dzieci z zespołem Aspergera, tak? No i na przykład pojawia się problem w moim odczuciu neurologopedyczny, ponieważ pojawiają się jakieś kłopoty, na których ja już nie jestem, po prostu się na tym nie znam, tak? Potrzebuję ćwiczeń, potrzebuję wsparcia, bo zanim to dziecko będzie zbadane i tak dalej, dzwonię, otrzymuję porady i myślę, że jeżeli chodzi o poradnie, dobrze by było, żeby poradnie też kierowały się, takie pytania właśnie kierowały do nauczycieli. Co nauczyciel w tej chwili teraz potrzebuje? Bo na przykład taka sytuacja, jak powiedziałam o tym dziecku, o tej matce, która mówi, no bije tego mojego młodszego syna, ten starszy. Co mam zrobić? No, spotkałam się z mamą na Skype. No i rozmawiałyśmy, tak? Rozmawiałyśmy, ustalałyśmy, co ewentualnie by można było. Ja też przy okazji skierowałam do właśnie na terapię schematów, która w jednej z poradni jest uruchomiona. Także myślę, że bardzo ważna będzie taka dyspozycyjność też pracowników poradni dla nas, pedagogów i psychologów pracujących w różnych placówkach, dlatego że my często czujemy się bezradni. Ja na przykład wykonywałam kilkanaście telefonów, założyłam własną skrzynkę taką osobną na czas pandemii, żeby rodzice się tylko mogli komunikować ze mną, ale się okazuje, że to nie było wystarczające, prawda? Niektórzy po prostu nie chcieli w takiej formule, pytali, kiedy już będzie można się spotkać, no, bo to są sprawy zbyt delikatne i nie chcą rozmawiać w takiej online, no ale musimy poczekać, ale też dawać taką dyspozycyjność, takie jest moje zdanie. Ja tutaj, Sławku, jeżeli mogę, bo tutaj jest takie, proszę o podpowiedź, jakie narzędzia polecacie w edukacji przedszkolnej. Ja myślę, że kapitalnym takim skarbnicą jest Pinterest, prawda? Czy potwierdzasz to? Właśnie, chciałam zapytać, bo tutaj myślę, że to jest takie narzędzie, gdzie można korzystać w przedszkolu, tak samo jak Canva, prawda? Jest kapitalne, gdzie jest dużo różnych takich rzeczy do zrobienia z dzieciakami. Ja jestem w ogóle zachwycona, ponieważ nie mogąc pracować z dzieckiem bezpośrednio w tej chwili, ja sobie robię sensoryczne różne tam ściany w gabinecie, gazetki, a skarbnicą jest, tworzę po prostu materiały, tak, bazę materiał, a skarbnicą właśnie jest Pinterest, tak? Mhm. No myślę, że to Canva... A ty powiedzisz jako specjalista? No myślę, że tutaj, tak jak mówisz, Canva, ale to jest jedno z ciekawszych takich form pracy, to też jest Padlet, czyli narzędzie, gdzie mamy tablicę korkową, w której ładnie to wszystko zaprezentowane są materiały, treści z ładnym podziałem, bardzo czytelnym dla od najmłodszych. Wiadomo, że te treści muszą być tak dostosowane, że musi być dużo, dużo zdjęć, a mało tekstu. I myślę sobie, że ten nauczyciel bardzo łatwo sobie wchodzą w to narzędzie, tego w Padlet.
jest jedna z ciekawszych form. Na pewno są takie narzędzia, na przykład jak puzzle, takie interaktywne, że my wczytujemy na przykład zdjęcie i to zdjęcie później samo się na przykład dzieli na mniejsze. Także zaraz podeślę w komentarzu już takie narzędzie do robienia puzli. Już teraz wysłałem tutaj na czacie publicznym. Także to każde właściwie narzędzie, które dzisiaj jest, to trzeba byłoby zaadoptować do naszych możliwości, do naszych rzeczy, bo właściwie każde się da wykorzystać, tylko nie na 100%. Nie? Są takie narzędzia i do rysowania online wspólnego, ale nie wszyscy potrafią z tego korzystać, taki jakby chodzi mi o dzieci, nie nauczyciela. I nie każdy potrafi jeszcze obsługiwać też myszkę, komputer, to wszystko jest takie najczęściej, też czy tablet, to są to narzędzia, które muszą być bardzo łatwe i proste. I te puzzle, myślę, że to jest jedna z ciekawszych form, jak i też wyszukiwać takie narzędzia, które przydałyby się do takiej prostej edycji, jakieś kolorowanki, jakieś wykreślanki z zaznaczaniem coś obrazkowym. To można po prostu sobie szukać i udostępniać dzieciom. Jestem pracownikiem. Ja myślę, że tutaj poradnie psychologiczno-pedagogiczne bardzo mogłyby wesprzeć proces prowadzenia godzin wychowawczych. Szczególnie różnego rodzaju materiały, takie, które można by było też wykorzystać właśnie podczas prowadzenia chociażby takich spotkań z uczniami, spotkań zdalnych, czyli w jaki sposób tego ucznia wzmocnić, w jaki sposób ewentualnie rozpoznawać na przykład pewne symptomy, na które nauczyciel powinien zwrócić uwagę, jeżeli cokolwiek się w tej rodzinie dzieje. Także wszystkie materiały, które można byłoby wykorzystać na godzinach wychowawczych pod kątem i obserwacji ucznia, ale także wzmocnienia tego ucznia w takiej sytuacji trudnej, jak obecnie jest. To pytanie, myślę, że odpowiedź na to pytanie jest uwarunkowana tym, w jaki sposób prowadzone są zajęcia. Jeżeli te zajęcia są w sposób racjonalny planowane, jeżeli są prowadzone przede wszystkim, jeżeli nie ograniczają się tylko i wyłącznie do przekazywania wiadomości, tak, czyli przesyłania treści, które uczeń musi przeczytać, z których musi zrobić notatkę, ale jest ta przestrzeń stworzona później, żeby omówić wszystkie problemy, które na przykład przy realizacji tego zadania pojawiły się, to myślę, że jest to, to myślę, że ta wiedza, którą uczeń wynosi, jest wiedzą dość dużą ze względu na to, że sama trudność zarówno po stronie ucznia, ale najbardziej po stronie ucznia polega na tym, że on na początku musi sam zapoznać się z tym zagadnieniem, które zostało mu w tej części wprowadzającej wysłane. A później w momencie, kiedy już zapoznaje się z tą treścią, dopiero tą treść omawia z nauczycielem, wyjaśnia pewne wątpliwości i jest w stanie jeszcze spragmatyzować przy innych ćwiczeniach. Dlatego ten poziom wiedzy tak naprawdę uzależniony jest od tego, jak te zajęcia są prowadzone. Bo jeżeli ogranicza się tylko i wyłącznie do wysyłania zajęć i na tym koniec, to nawet nie jesteśmy w stanie zweryfikować do końca, jaka ta wiedza jest. Natomiast jeżeli po wysłaniu ćwiczeń do zrobienia jest ta przestrzeń, żeby z uczniem się spotkać. No ja nawiązuję do aplikacji Teams z racji tego, że ta jest mi najbliższa, przedyskutować, wyjaśnić wątpliwości, które się pojawiły przy realizacji tego zadania, to w takiej sytuacji ten przyrost wiedzy może być dość duży. A szczególnie, jeżeli później jeszcze jest taka przestrzeń, żeby dać inne zadania, inne ćwiczenia, którymi uczeń będzie mógł sobie ten materiał przetestować, przepracować. To na pewno narzędzie, które stało się ogromnie popularne w czasach pandemii. Bardzo wiele instytucji, firm i szkół zaczęło korzystać z tego, z tej aplikacji. Na początku rzeczywiście były dosyć duże problemy, bo były niezabezpieczone, szczególnie wyszły sprawy w Stanach Zjednoczonych, gdzie można było po prostu dostać się do tej aplikacji poprzez link i po prostu udostępniać jakieś materiały z pogranicza prawa. Stąd
Stąd było też wystosowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, żeby zabezpieczyć bardziej tą aplikację. To zostało wprowadzone, w tej chwili już jest coraz większe bezpieczeństwo. Co ciekawe, w szkoły jest tam ograniczenie czasowe, czyli zajęcia mogą trwać 40 maksymalnie minut, ale sama aplikacja Zoom, jeżeli się ich poprosi, wyśle się maila i mam takie sygnały od szkół, że Zoom sam odblokowuje i po prostu daje pełną wersję po prostu do nauczania online dla szkół, które to wykorzystują, to narzędzie, bez żadnych limitów. Wystarczy też napisać, to też jest taka identyczna sytuacja z Canvą, że na każdy nauczyciel, który chciałby korzystać z tego narzędzia w wersji pro, czyli z materiałami w standardzie niedostępnymi, wystarczy zarejestrować się i zgłosić się, wysłać swoją na przykład legitymację nauczyciela, potwierdzenie czy zaświadczenie i wtedy otrzymamy taką wersję pro do swoich potrzeb edukacyjnych. No rzeczywiście tutaj odpowiadając na to pytanie pani Doroty, rzeczywiście jest problem z zabezpieczeniem korzystania z internetu. Ja nawet tutaj miałem takie przypadki, gdzie rodzic idąc do pracy zostawiał dziecko w ogóle nie odrabiało prac, a korzystało z różnych materiałów w internecie, z gier i na przykład internet był w domu limitowany. I dzieci miały na przykład rachunki, rodzic miał rachunek na przykład ponad 2000 za korzystanie z tak zwanego mobilnego internetu. Rzeczywiście jest to problem trudny taki, no, kontroli pewnej rodzica. Tutaj jest to na pewno jakieś takie techniczne bardziej rozwiązanie, czyli dostęp do internetu, czy to mobilnego, który na przykład dostarcza za pośrednictwem gmina, bo takie pakiety były też dostarczane u nas, akurat w mojej miejscowości i wiem, że takie zabezpieczenia wtedy musiałyby mieć odgórne, jakby usługodawca musiałby zablokować, albo też komputer, który dostarczamy dla ucznia, na przykład, który jest wypożyczany ze szkoły, też ma odpowiednie zabezpieczenia przed nieodpowiednimi treściami i to wszystko jest zaszyfrowane hasłem dostępu. Tutaj no, trzeba by było pod tym kątem też zabezpieczyć komputery. No i rzeczywiście jest problem, kiedy rodzica nie ma w domu do godziny 14, jak sobie dziecko może korzystać, jeżeli potrzebuje tej pomocy, szczególnie te mniejsze dzieci, jak sobie tutaj poradzić. To jest naprawdę trudny taki no, problem do rozstrzygnięcia, bo właściwie w tej chwili tak zostało to zaplanowane, że rodzice po prostu mogli być w domach i korzystając z tego z praw, które rząd przygotował do tego, że mogli być na zwolnieniach, ale rzeczywiście gdyby miało tak to dalej wyglądać, no to rzeczywiście to jest problem, szczególnie dla tych małych dzieci, które dla nich zalogowanie się do tych wszystkich aplikacji, no to będzie duży problem. Jak to zrobić? No na pewno tutaj potrzebne są jakieś takie ogólne rozwiązania, jak to zrobić. Nie wyobrażam sobie na tą chwilę, żeby bez pomocy osoby dorosłej młodsze dzieci, które jeszcze nie znają tej technologii na tyle, żeby z nich bezpiecznie korzystać, mogły to zrobić tylko i wyłącznie same. Ja Państwu powiem, jeśli chodzi o zakończenie roku szkolnego, że na Radzie Pedagogicznej podjęliśmy taką decyzję, że organizujemy stacjonarnie. To jest decyzja dyrektora. Jest zapisane, że dyrektor decyduje. Z tym, że zdecydowaliśmy, że jest to na boisku szkolnym, klasy przychodzą podzielone na co pół godziny i odbierają od wychowawcy, oczywiście ci, którzy chcą. Napisaliśmy do rodziców, że ci, którzy mają ochotę i potrzebują świadectwo, bo do różnych celów, to oczywiście mogą się o to świadectwo udać w 26.
Natomiast pozostali będą mieć do odbioru we wrześniu. Też nie chcemy rozdawać tych świadectw całe wakacje, żeby nie narażać sekretariatu, że będą przychodzić więcej rodziców naraz. Mamy nadzieję, bo pogoda ma być, że nam się to uda zrobić. Dyskutowaliśmy na ten temat, sami nauczyciele zdecydowali. Przegłosowaliśmy to, ja powiedziałam nauczycielom, że nie chcę ich narażać, dlatego też pytam ich o zdanie. Wiemy też, że się w internecie ukazał troszkę hejt na nauczycieli, że 3 miesiące się nie spotykali z uczniami, a teraz na koniec są kwiaty, prezenty. Ja wręcz poprosiłam moich nauczycieli, żeby napisali do rodziców, że nie, że dziecko ma nic nie przynosić w tym dniu. Przychodzi w maseczce i nic ma ze sobą nie mieć. I organizujemy. Ale wiem, że część szkół nie organizuje tego stacjonarnego zakończenia, tylko 8 klasy. Ja powiem szczerze, nie mam pojęcia. Od września będę miała przedszkole. Do tej pory jestem szkołą podstawową, więc nie wiem, jak się to odbywało w przedszkolach, ale też wiem, że się borykały u nas przedszkola z tą kwestią właśnie laptopów. No powiem Państwu, my jako szkoła podstawowa też nie dostaliśmy do tej pory. Nie dostaliśmy żadnego, chociaż pisaliśmy jedno zapotrzebowanie, drugie zapotrzebowanie. Edukacja się kończy, nie dostaliśmy ani jednego sprzętu. Musieliśmy jakoś sami radzić. Nie słyszałam o programach dla przedszkola. Ja tylko tutaj potwierdzę, że faktycznie też pracuję w przedszkolu. Mamy bardzo nowoczesne, nowe przedszkole. Wszystko jest wyposażone w tablice i tak dalej, ale w momencie zdalnego nauczania, no jak gdyby zostaliśmy ze własnym sprzętem. Ja prowadzę zajęcia online z dziećmi, z rodzicami na swoim własnym sprzęcie i też nie wiem, jak wygląda sytuacja, czy jakiś program. Oczywiście pewno są ogólnopolskie jakieś może 2-3 programy uruchomione, bo wiem, że dziewczyny startowały do jakichś tam programów, ale i ma być za to laptop, ale nic konkretnego, żadnych rozwiązań systemowych. No proszę Państwa, jest to ciężki temat, bo wiem, że u mnie również nauczyciele zastanawiali się, jak oceniać, bo rodzice siedzieli z uczniami przy komputerze i wręcz czasem zwracali uwagę nauczycielowi, ale staraliśmy się wypracować taki schemat, żeby jednak dzieci same, nawet w klasach 1-3, rodzic był, jeśli potrzebuje być obok, ale żeby nie brał udziału w lekcji. No ale nie mamy na to wpływu, proszę Państwa. Trudno, ocenialiśmy jak mogliśmy tą pracę i tak nie wiemy, co dziecko samo robiło w domu tak naprawdę, bo przecież mnóstwo zajęć zadawaliśmy, lekcji. Myślę, że wszystko się okaże po powrocie do szkoły, bo mieliśmy takie przypadki, zastanawialiśmy się na Radzie Pedagogicznej, kiedy dziecko na półrocze miało język angielski na poziomie dostateczny, a na koniec roku wyszło mu 5, bo mama jest anglistką. No więc wszystko, co mogła mu pomogła i stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj w żaden sposób karać dziecka, po prostu wróci do szkoły. Zobaczymy, jak to dalej funkcjonuje. No rodzic się musi sam przekonać, czy się przyczynił do tej oceny. Ja też Państwu tu mogę powiedzieć o zebraniu z rodzicami. Robiłam jako dyrektor, bo chciałam zapytać o zdanie. Bardzo pozytywnie to odebrałam. Rodzice bardzo chętnie przyszli na to zebranie. Była cała klasa. Rozwiązywaliśmy akurat trudny problem. I ja widziałam plusy tego. Było to właśnie wieczorem, koło 19. Powiadomiłam ich wcześniej, byli dostępni. Cieszyli się, że się mogą spotkać, porozmawiać, ale no tak jak na normalnym zebraniu, część osób nie zabierała w ogóle głosu, słuchała tylko i myślę, że ono jest bardzo podobne, jeśli chodzi o zebranie. Ja mówię tu jako z pozycji dyrektora, może ktoś z Państwa powie z pozycji nauczyciela, ale ja jeśli chodzi o takie zebranie typowo rozwiązujące pewien problem, cieszyłam się, że mogę się spotkać w tej formie, a nie pisać do rodziców całą historię na przykład na dzienniku elektronicznym. Ja powiem z pozycji wychowawcy może na to pytanie. Też organizowałem takie spotkania online, wywiadówki, konsultacje i bardzo pozytywne, same plusy tylko widzę w tym.
Oczywiście tam nie wszyscy, tam z dwóch, trzech osób na 25 osób może się nie zalogowało, nie było, nie mieli w tym czasie, można powiedzieć, okienka, gdzie mogliby uczestniczyć w tych konsultacjach, ale bardzo pozytywnie, bardzo taki dobry, ciepły odbiór, fajne spotkanie. Że minusów nie widzę. Do warunków, w których jesteśmy, to naprawdę spotkanie wyszło super. To ja jeszcze dodam tutaj, bo jeżeli mogę, bo tak sobie myślę, że to też ważne. A propos tych plusów, zdecydowanie tak, zmniejsza się ta bariera taka psychologiczna, a poza tym zostają ci rodzice, którzy lubią taką publiczność, przestrzeń, żeby zaistnieć, a bardzo często są to rodzice no, roszczeniowi, którzy gdzieś tam mają, to oni jak gdyby nie mają pola do popisu. I są trochę tak jakby, bym powiedziała, no przyglądają się tej całej sytuacji. Można bardziej rzeczowo, konkretnie prowadzić bez tych różnych pobocznych wątków. To jest na pewno plus. Natomiast minus jest taki, że jednak ten kontakt z rodzicami, którzy gdzieś tam znikają nam w tej całej masie innych rodziców, rodzice dzieci przezroczystych, rodzice nieobecni, rodzice tak zwani, którzy w swoim wychowaniu jednak posługują się tym stylem powierzchownym, wychowawczym, to oni nam gdzieś tam umykają, oni się chętnie zamykają za ścianą ekranu, ale to oczywiście też nie mogę zbyt dużo na ten temat powiedzieć, niemniej zauważyłam takie postawy, że gdzieś tam chętnie to dziękuję, do widzenia, tam pokażą się na chwilę, uciekają, a są to, mówię o dzieciach potrzebujących pomocy, bo ja rozmawiałam głównie z rodzicami, których dzieci są objęte pomocą psychologiczną, pedagogiczną, ale to oczywiście tylko tak, żeby było trochę, że minus też jakiś jest. Oczywiście, ja może odpowiem krótko. Rzeczywiście spotkałem się z takimi postawami, nawet z postawą taką, że na początku się bardzo dużo rodziców zapisało w szkole po odbiór, bo myśleli, że te laptopy będą po prostu dla nich już na zawsze. W momencie, kiedy właśnie usłyszeli, że nie, że to tylko jest do wypożyczenia, to wielu rodziców się wycofało po prostu z tej odpowiedzialności, z tego, że się po prostu boją o ten sprzęt. No, tutaj trzeba byłoby właściwie... Tutaj właściwie trzeba byłoby z każdym indywidualnie porozmawiać o tej odpowiedzialności. Ale no jest to jakiś problem, ale tutaj, tak jak mówię, chyba rozwiązanie jest tylko indywidualne z pracy z takim rodzicem, który przychodzi i wypożycza, namawiania. Ja w swojej placówce rzeczywiście załatwiałem, rozdałem praktycznie całą swoją pracownię dla uczniów, bo miałem laptopy, z laptopami pracownię, jak i też przygotowałem takich jednostki, można powiedzieć stacjonarne, które mogłem po prostu oddać. Dostałem po prostu z banku przygotowane takie komputery i proszę uwierzyć mi, nikt nie wziął tego, nikt nie chciał stacjonarnego. Jeżeli laptopy, to tak, ale stacjonarne już nie. I ale dużo rodziców wypożyczyło sprzęt. Nie można powiedzieć, ale w gminach wiejskich, w mniejszych szkołach ze wsi słyszałem, że rzeczywiście rodzice nie wypożyczali, bo się bali tej odpowiedzialności za sprzęt. No właśnie, tutaj tak właściwie wracamy do punktu wyjścia, bo to wszystko zależy od tego, od jakości zaangażowania rodziców. Jeżeli rodzic towarzyszy, właściwie tutaj to zdanie, które przeczytałam, jest po części powiązane z tym pytaniem, które pojawiło się wcześniej. Jak oceniać pracę dziecka w momencie, kiedy rodzic łącznie z dzieckiem tę pracę rozwiązuje? Jeżeli ten rodzic towarzyszy temu dziecku i daje mu tą przestrzeń do tego, żeby ono samo jednak pewne rzeczy robiło, to jest bardzo rozwojowe. To jest bardzo rozwojowe. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy rodzic rozwiązuje fizyczne zadanie za dziecko. Ale to już jest kwestia mądrości rodziców i tego, w jaki sposób towarzyszą im właśnie w tym procesie uczenia się.
I bardzo się cieszymy z tego, że może Pani uczestniczyć w dzisiejszej konferencji. Myślę, że część rodziców rzeczywiście i dzieci skorzystała z tej możliwości wypożyczenia. My również wypożyczaliśmy sprzęt, ten swój, który mamy w szkole. I to rzeczywiście były laptopy. No ale jeszcze był problem z tym, że nie wszyscy mieli właśnie to stałe łącze internetowe. Także bardzo się cieszymy, że Pani jest dzisiaj z nami. Znaczy to ja może podejmę wyzwanie, tak, odpowiedzi na to pytanie. Akurat w powiecie, z którym ja jestem związana, nie ma takiego problemu, wręcz poradnia psychologiczna, pedagogiczna sama wychodzi z inicjatywą właśnie różnego rodzaju warsztatów, które są kierowane dla nauczycieli i to wsparcie dla szkół jest bardzo duże. Natomiast wydaje mi się, ale to myślę, że tutaj Beata później uzupełni tą kwestię jako psycholog, jednak w ramach wspomagania pracy szkoły ma obowiązek współpracy z tą szkołą, jeżeli szkoła o taką potrzebę występuje. Ale to już oddam głos Beacie, bo Beata tutaj na pewno będzie mocniej osadzona w tym temacie. No tak. Trochę pod ścianą. Tak, trochę pod ścianą, ale tak z racji wykształcenia. Tak, rzeczywiście poradnia powinna nas wspomagać. Ja powiem, współpracowałam z wieloma poradniami i jest jakaś bariera, jest pewien mur. Czasami oczywiście, mówię nie zawsze, z bardzo różnych przyczyn. Ja mam wrażenie, że trochę na innym stanowisku stoi właśnie poradnia, a troszeczkę na innym nauczyciel. Poradnia widzi dziecko jednak w tych sytuacjach takich izolowanych, tak? Jest badanie przeprowadzone, nauczyciel cały czas mówi, że a jak w klasie, kiedy jest jeszcze ileś tam. No i tu na tym poziomie mogą pojawiać się konflikty. No ale przecież teraz sytuacja jest zupełnie inna, prawda? I my też oczekujemy, znaczy mówię o nauczycielach, my nauczyciele oczekujemy też, żeby tutaj no, poradnia nas w tym momencie wsparła. Prawo jednoznacznie daje taką możliwość placówce, szkole, żeby korzystała z tej pomocy i możemy się do tego o to ubiegać. Mam tylko wrażenie, że sami pracownicy poradni też gubią się w tym wszystkim i też chyba nie bardzo potrafią jeszcze pracować na przykład online z grupami terapeutycznymi, bo jak rozumiem, czterech autystyków, z którymi pracowałam wcześniej i pracowałam pojedynczo na przykład, albo w grupie nawet, to była zupełnie inna praca niż teraz, kiedy oni w czwórkę się pojawiają, w każdej chwili mogą wyłączyć, przełączyć, coś zrobić takiego, z czym ja jako cyfrowy imigrant sobie jeszcze nie radzę. Oni się czują jak ryba w wodzie. Ja jako psycholog no, też muszę tutaj ogarnąć pewne kwestie techniczne. W związku z tym myślę sobie, że ta współpraca powinna polegać na przedyskutowaniu i dlatego ja o tym mówiłam bardzo wyraźnie na początku, że ja bym zrobiła takie spotkania, na przykład pracownicy poradni, chociaż nawet online, i dyrektorzy czy nauczyciele danej placówki, co oni mogą zaoferować, tak? Co oni mogą zaoferować, jak oni sobie wyobrażają tę współpracę. Żeby to też nie było na zasadzie takiej, a no to poradnia powinna nam pomóc. Tak, powinna nam pomóc, ale powstaje pytanie jak, a jesteśmy wszyscy na etapie eksperymentowania w tym obszarze, w obszarze właśnie tych rozmów, a tym bardziej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ja uważam, że ta pomoc będzie miała zupełnie inny wymiar, ale naprawdę nie wiemy, gdzie najbardziej uderzy, w co najbardziej uderzy. Dlatego trzeba się też przygotować do tych różnych potrzeb, do funkcjonowania w tych trybach, które czasy przed pandemią bardzo mocno pokazały i w tym kierunku szukać wsparcia. Dobrze, już za dużo mówię, dobrze, wyłączam się, ale no tyle, co mogę powiedzieć na temat tej współpracy z poradnią. Pani Sylwio, czy tak może być? To rozumiem, że zindywidualizowana ścieżka kształcenia to Pani przestała kontaktować się ze szkołą, czyli rozumiem nauczyciel, tak? Przestał się kontaktować, czy... przepraszam, nie nauczyciel, tak,
Pani z poradni się przestała kontaktować, tak? Okej. Okay. Pani z poradni przestała się kontaktować. No, ja rozumiem, ale no, trzeba tutaj jak gdyby no, uruchomić drogę prawną w tym momencie i powiedzieć, że no niestety, ale żaden aspekt pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie został wycofany. Wszystkie formy zostały, są zachowane, formy pomocy. Sposób udzielania tej pomocy na pewno się zmienił, tak? Ale pomoc czy w formie zajęć dodatkowych, różnego, zajęć specjalistycznych, przepraszam, wszystkie są. I ścieżka jak najbardziej też. Myślę, że pani z poradni po prostu albo jest na etapie organizowania odpowiedzi na to pytanie i stara się, nie wiem, szukać rozwiązania, bo wszyscy eksperymentujemy, no niestety, ale na pewno powinna być uwzględniona ścieżka, jeżeli są takie potrzeby dziecka. Pamiętamy, że potrzeba dziecka jest tutaj priorytetowa. O, proszę. Proszę, tutaj się poradnie uruchamiają. Także super. Widzę, że jeszcze ktoś z Państwa pisze do nas, ale to już są podziękowania. Ja także pragnę Państwu serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że wyniesiecie Państwo dużo cennych informacji, wynieśliście Państwo dużo cennych informacji. Mam też nadzieję, że się spotkamy w realu, ale jak będzie trzeba, także online. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję i jeszcze mam dla Was informacje. Dostaniecie Państwo na maila ankietę. Będziemy naprawdę wdzięczni za jej wypełnienie i dostaniecie Państwo certyfikaty, tak jak tutaj Pani Daria pisała na czacie. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, udanych wakacji, dużo zdrowia, no i mam nadzieję, że wrzesień będzie już ok. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia, ja również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia wszystkim, udanych wakacji.